Cześć. Do naszej redakcji trafił właśnie kontroler Cytec X56 Rhino, przeznaczony do symulacji lotniczych i kosmicznych. Jego recenzję przeczytacie niebawem, a tymczasem zapraszamy Was na pierwsze wrażenie. Lecimy. Zestaw składa się z modułu przepustnicy i modułu drążka, czyli joysticka. No na pierwszy rzut oka widać, że jest cała masa różnego rodzaju przycisków. One są oczywiście w pełni konfigurowalne. Naszą szczególną uwagę zwróciły tutaj takie sześcioosiowe drążki. One w symulacjach lotniczych nie są może jakoś tak szczególnie przydatne, natomiast w symulacjach kosmicznych takich jak Star Citizen zdecydowanie się przydadzą. Moduł przepustnicy ma taką fajną funkcję, możemy go sobie podzielić na dwie części, dzięki czemu możemy sobie niezależnie sterować lewą częścią lewym silnikiem i prawą częścią prawym silnikiem, jeśli nasz samolot ma oczywiście dwa silniki. Nasz joystick ewidentnie jest skierowany dla osób z dużymi dłońmi. Możecie tutaj popatrzeć, ja mam raczej średniej wielkości dłoni i mówiąc szczerze, to tych górnych przycisków to ledwo je dosięgam. Drążek ma dość ciekawą funkcję, takie wyposażenie dodatkowe w postaci czterech sprężyn. Te sprężyny możemy zamontować w drążku, wymienić je i w zależności od wybranej sprężyny możemy zwiększyć siłę, która jest konieczna do wychylenia drążka. To jest fajna funkcja dla osób, które na przykład mają słabszą rękę albo przeszkadza im po prostu zbyt mały opór na joysticku i po prostu potrzebują trochę mocniejszej sprężyny. Drążek ten z pewnością wpadnie w oko fanom symulacji wojskowych. Jest on wykonany w takim układzie HOTAS. Jego ergonomia polega na tym, że wszystkie funkcje mają być cały czas dostępne w zasięgu obu rąk pilota. Ma on nie odrywać ręki z przepustnicy, ma on nie odrywać ręki z drążka. Wszystkie funkcje mają być łatwo dostępne. Kontroler X56 Rhino to jest wierna kopia takiego układu HOTAS. Jakość wykonania przełączników jest bardzo w porządku. Zdecydowana większość z nich jest metalowa. Wchodzą bardzo pewnie i tutaj nie mamy wątpliwości, że one będą żyły bardzo długo. Część przełączników zamontowanych na przepustnicy jest podświetlana niezależnie od tych na drążku i w specjalnej aplikacji Cyteca możemy regulować to podświetlenie, możemy wybierać kolory, możemy je przyciemniać. Opcji jest cała masa. Urządzenie jest dość dobrze zabezpieczone przed ruchem. Mimo tego, że pod spodem są tylko cztery niewielkiej wielkości gumki, to wystarcza przy sporej masie modułu przepustnicy i modułu drążka. Producent przewidział też tutaj takie specjalne otwory montażowe. Gdyby ktoś chciał zamontować zestaw na przykład w jakimś domowym kokpicie, no to może tutaj to zrobić za pomocą takich otworów. Warto wspomnieć o tym, że w module przepustnicy możemy regulować siłę, którą musimy wywrzeć na przepustnicę, aby ją poruszyć. Służy do tego takie pokrętło, które jest tutaj z lewej strony i regulując je możemy dostosować sobie mniejszą lub większą siłę. Urządzenie bardzo precyzyjnie przenosi ruchy drążka na to, co się dzieje w kokpicie za pomocą bardzo czułych halotronów. Czujnikami zwykłych joysticków zwykle są potencjometry. Tutaj producent zastosował czujniki hala, tak zwane halotrony i one rzeczywiście bardzo precyzyjnie przenoszą ruch drążka na ruch powierzchni sterowych samolotu. Zestaw kosztuje aż 1300 zł, no nie jest to mało. To jest taki zestaw rzeczywiście z topu topów. Jeśli ktoś w symulatorach spędza lotniczych, zwłaszcza tych wojskowych maszyn, bardzo dużo czasu, do inwestycji w tego typu joystick nie trzeba go chyba szczególnie przekonywać.